spędzanie zawsze, które w tym kościele miały miejsce dzisiaj. Mamy za to jeszcze zakończenie. Witam wszystkich chórzystów. Witam ojców dominikanów, którzy towarzyszyli temu wydarzeniu. Witam was, siostry, bracia. W tym czasie, kiedy rozpoczynamy tą część okresu zwykłego liturgii, chcemy wsłuchiwać się w Boże Słowo i chcemy wsłuchiwać się w te tajemnice, które chcą do nas przemawiać. Jak świt
wczesny deszcz przychodził do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż ci mogę udzielić, Ukrainie? Co pocznę z tobą, Zdrowiu? Miłość wasza podobna do chmury na świecie. Albo do dlatego czasałem mnie przez proroków słowami ustnych zabijałem, a prawo moje zabił swoje światło. Miłości brak, nie krwawe ofiary, poznania Boga bardziej niż całowanie. Oto Słowo Boże. Ale i ze względu na nas.
przyjaciele zachodnio-psychiczne, za wszystkich poranionych. Proszę o doświadczenie miłości Boga, która przychodzi przez innych ludzi. Ciebie prosimy. Za zmarłych bliskich naszemu sercu, tych, których znaliśmy, kochaliśmy. O życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. W chwili milczenia przedstawcie Wasze intencje, z którymi przychodzicie w tym świętszą. Ciebie prosimy. Za nas się pomodlimy, abyśmy nie ustawali w poszukiwaniu Boga w naszym życiu, a przez to, aby dobry Bóg pomógł nam odnajdywać siebie najpiękniejszych. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
dali przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Zbliża się Twoje królestwo.
Pan z wami.